Znajdujemy się obecnie na jednym z kampusów Karpackiej Państwowej Uczelni i odbywa się właśnie turniej e-sportowy. Jest to trzecia edycja tego turnieju, którą organizują studenci w ramach koła naukowego NEO oraz koła naukowego medialnych, którego mamy tutaj przedstawiciela. Jesteśmy tutaj i widzimy w tym momencie widownię, która jest w stanie oglądać dwa spotkania, które się obecnie rozgrywają. Walczą między sobą w tym momencie cztery drużyny. Widownia ma możliwość oglądania obu spotkań. Oba spotkania są również komentowane przez studentów naszej uczelni. Możemy tutaj zauważyć, że dwie drużyny między sobą rywalizują i w tym momencie mogą widzowie to na bieżąco oglądać. Wiemy już, gdzie się znajdujemy, wiemy o tym, że widzowie mogą oglądać, ale co mogą oglądać? Czym jest ta gra? Jak to się gra? To zacznę od tego, że gra jest multiplayer oczywiście, polega na zniszczeniu przeciwnej konstrukcji Nexusa. W grze uczestniczą dwie drużyny po 5 osób. Zazwyczaj te gry trwają dosyć długo, bo od 30-50 minut, wiadomo, to jest gra dosyć kooperacyjna, więc zgranie drużynowe jest tutaj bardzo ważne. Jedno słabe ogniwo, no i można przegrać takie mecze. Oczywiście możemy przegrać, ale co, gdy przeciwna drużyna wygrywa? Czy możemy wygrać mimo tego, że jeżeli drużyna ma kolosalną przewagę nad nami? No to po ostatnich aktualizacjach tej gry doszło dużo dosyć fundamentalnych zmian, które są na korzyść drużyny przegrywającej. Jeżeli drużyna bardzo przegrywa przez długi okres rozgrywki, ma kilka szans, w które może się odbić. Jest to przejęcie smoków, jest to przejęcie baronów, jakieś dodatkowe złoto za wieżę, trofea za zabójstwa. Przeciwnicy, którzy mają bardzo dużo zabójstw, gdzie mają po prostu bardzo wykoszone te postacie. Kto w ogóle przyjechał na ten turniej? Kto w nim bierze udział? Udział w tym turnieju biorą młode osoby, które zgłosiły się do nas na turniej. Jest to 47 drużyn, czyli większy wynik niż na drugiej edycji, ponieważ na drugiej edycji było to 43 drużyny. Zgłosić się mógł każdy. Mamy tutaj ludzi z całej Polski, z Rzeszowa, z Sandomierza, z Nowego Sącza, z Krakowa. Dlatego szeroki obszar przyjechał tutaj do nas, do Krosna. Są też drużyny, które dosłownie można nazwać, że są weteranami, dlatego że były na pierwszej edycji, były na drugiej edycji i między innymi są teraz na trzeciej edycji i walczą o podium tego turnieju. Też między innymi jest Enigma, która wygrała naszą pierwszą edycję. Co w ogóle można wygrać w tym turnieju? W tym turnieju uczestnicy grają o 6000 zł. Jest to łączna kwota, ponieważ będą to bony upominkowe dla wszystkich uczestników trzech pierwszych miejsc, czyli będzie to 15 bonów dla 15 uczestników, ponieważ każda drużyna składa się z 5 uczestników. Mamy aż 4 drużyny studenckie, między innymi zarządzanie z informatyki. Zainteresowanie tym turniejem jest wśród studentów dosyć duże, z tego co zauważyliśmy. Plus mamy tutaj dosyć dobrze obłożoną strefę kibica. Jest tu dużo studentów, wszystkie krzesła są wypełnione, ludzie jedzą ciasteczka i piją kawusie, oglądając turniej. Turniej odbywa się już od kilku dobrych lat. Czy będziemy mogli zobaczyć go za kolejny rok? Myślę, że na pewno, dlatego że w ten turniej angażują się studenci informatyki, którzy tutaj przygotowują cały sprzęt sieciowo, podłączają wszystkie komputery, wszystkie urządzenia sieciowe, przygotowują sieć Wi-Fi, więc urządzenia typu Access Point też muszą skonfigurować, dlatego to jest jak najbardziej korzystne w ramach praktyk dla naszych studentów, więc myślę, że na pewno będą kolejne edycje. Mamy już potwierdzenie, że będzie kolejna edycja turnieju League of Legends i chciałbym serdecznie z tego miejsca zaprosić studentów do wzięcia udziału, oczywiście też osób spoza uczelni, jak i członków kół naukowych do organizacji takiego turnieju.